Witam na kolejnej lekcji. Dziś, jak się to mówi, przerobimy trzy ważne pytania, które Polakom się mylą. What is he like? What does he like? What does he look like? Dla Polaków często to jest jakaś czarna magia, a to wcale nie jest takie trudne. Na początek przypomnijmy sobie, co znaczy like. Przypomnijmy sobie, że like ma dwa znaczenia. Like to jest lubić i Polacy myślą, że to jest jedyne znaczenie. Nie. Like to jest też jak, w porównaniach. It was like a dream. To było jak sen. Także uwaga, bo Polak jak słyszy to słowo jak, to od razu chce mówić how. Rzeczywiście how też znaczy jak, ale jak jest na początku w pytaniach. Jak to zrobiłeś? Jak się czujesz? How do you feel? Natomiast jak jest jak gdzieś w środku zdania, w sensie porównania, to było jak coś tam, to wtedy dajemy właśnie like. Popatrzcie na takie zdanie. To zdanie jest dwuznaczne. Bo albo lubić. People like you. Ludzie cię lubią. Albo jak. Tylko wtedy będzie intonacja. People like you. Ludzie jak ty. No my powiemy ludzie tacy jak ty. Więc w wersji pisemnej, tutaj nie widzimy specjalnie bez kontekstu, o co chodzi. Natomiast w mowie, no to usłyszymy właśnie po intonacji, czyli jeszcze raz, people like you, ludzie cię lubią. Natomiast people like you, ludzie tacy jak ty. I przykład, I hate people like you. Nienawidzę ludzi takich jak ty. No i teraz przejdźmy już do konkretów. O co chodzi w pierwszym pytaniu? What is he like? Jest i like jako właśnie jak, nie jako lubić. Popatrzmy. He is nice. Co to znaczy? On jest miły. Czy opowiada o jego charakterze. Albo on jest, nie wiem skąd się tu P przyplątało. He is rude. On jest chamski, bezczelny. Czyli jest miły, jest bezczelny. Mówi o charakterze. Zróbmy pytanie, czy on jest miły? Jest słowo czy? Nie ma. Jak tworzymy pytanie, o tym mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry. Czyli czy poprzez inwersję is he? Tutaj mamy is he nice? Czy on jest miły? I teraz pytanie szczegółowe. Jaki on jest? Jak się robi pytanie szczegółowe? No daje słówko pytające jaki. Uwaga, jaki to jest też what. What nie tylko co, jak wszyscy myślą. Przecież jak się pytam jaki kolor, to mówię what color. Czyli what też znaczy jaki. Czyli daje jaki i też inwersja, czyli też przekładam is he. Czyli what is he? I Polakowi się wydaje, że to już powinno wystarczyć. Jaki on jest? What is he? Ale z jakiegoś powodu Anglicy właśnie do tego typu pytań dodają jeszcze na końcu like, właśnie w sensie jak. No i powstaje pytanie what is he? I dodaje jeszcze like. What is he like? Czyli to pytanie, what is he like? Tym pytaniem pytamy o charakter. Czyli jaki on jest. I uwaga, w odpowiedzi nie używamy like. Odpowiadamy już tak, jak tu dałem przykłady. He is nice, jest miły. He is rude, jest chamski. Drugie pytanie. What does he like? No tu mamy like jako lubić. Czyli mamy na przykład he likes, trzecia osoba, dla he, she, it, w czasie prostym dodajemy s. He likes reading. Czyli czas prosty, jak ktoś powie, no ale jak czas prosty, jak tu jest znowu ing. Dlaczego jest ing? Bo like wymaga po sobie, jeśli to czasownik końcówki ing. To jest sytuacja czasownik po czasowniku. O tym mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry, oglądnijcie. Czyli tu jest czas prosty, a nie ciągły. Jest osoba i orzeczenie z końcówką s przy właśnie trzeciej osobie dla on, ona, ono. I teraz pytanie, czy on lubi czytać? I znowu, czy w języku angielskim jest słowo czy? Nie ma. Tak jak mówię, oglądnijcie tamten film o tworzeniu pytań. Czy powstaje poprzez inwersję, czyli przeniesienie? Tu akurat specjalnie nie mamy co przenosić, bo w twierdzeniu w czasie prostym nie ma operatora. Ale wyobrażamy sobie, że jest does dla he i on przechodzi. I mamy pytanie, does he like s? Kasujemy, bo s już jest przy does. Does he like reading? Czy on lubi czytać? I to jest pytanie zwykłe, czy on lubi czytać? I teraz pytanie szczegółowe, co on lubi, co on lubi robić, czy po prostu co on lubi. Czyli dajemy słówko pytające co i też inwersja, czyli też does. No i mamy pytanie what does he like? I to jest to nasze drugie pytanie, czyli co on lubi. Tu jest like jako lubić. I trzecie pytanie, what does he look like?
Popatrzmy znowu na twierdzenie Silux. Znowu czas prosty. Ona wygląda. She looks beautiful. Ona wygląda pięknie. Pytanie, czy ona wygląda pięknie? Jest słowo czy? Nie ma. Czy powstaje poprzez inwersję, czyli przeniesienie operatora czasu, który jest. Tu jest czas teraźniejszy prosty. Czyli w tym czasie operatorem jest do i does. Dla she jest does. Czyli mam znowu does she. Does she. Wyobrażamy sobie, że tu jest does. Does she. I znowu s jest przy operatorze, czyli kasujemy przy czasowniku, czyli nie ma looks, tylko look. Czyli does she look beautiful? Czy ona wygląda pięknie? I teraz znowu pytanie szczegółowe. Jak ona wygląda? Uwaga, przed chwilą mówiłem, że jak jest na początku pytania jak, to dajemy how. I generalnie powinno być how, gdyby było tak po polsku. Ale uwaga, Anglicy nie pytają się jak on wygląda, czy tam ona, tylko jaki. A jak było jaki, to co mówiłem tutaj what. Czyli zaczynamy od what, a nie how. Uwaga, bardzo częsty błąd, Polacy dają how. What, jaki. No i pytanie szczegółowe, czyli słowo pytające i też inwersja, czyli does she przed operatorem what, does she look. I teoretycznie to znowu powinno wystarczyć, tak jak tu what is he, ale dodawaliśmy like. Jaka ona jest, jak. I tu jest dokładnie tak samo. Jaka ona wygląda i dodaje like, tu mi się przeskoczyło. Czyli what does she look like. Czyli to pytanie, what does she look like, pytamy o wygląd. I uwaga. W odpowiedzi, tak samo jak mówiłem tu, nie używamy like. Jaki on jest o charakter? Od razu he is nice. Tu też w pytaniu what does he look like, czy tam ona, jak on wygląda, jest like, ale w odpowiedzi już nie mówię like, tylko od razu mówię ona jest piękna, ona jest wysoka, she is tall. Albo ona jest cudowna, przepiękna. She is gorgeous, fajny przymiotnik, gorgeous. Natomiast do tego pytania możemy teoretycznie użyć like, czyli porównać jak, jeżeli rzeczywiście ją do czegoś porównamy. I tu dałem wam przykład. She looks like a model. Ona wygląda jak modelka. Czyli z przymiotnikami piękna, wysoka i tak dalej nie ma żadnego like. Jak ją porównamy i wtedy do rzeczownika co modelka, kto modelka, to wtedy można dać like. I teraz, moi drodzy, te nasze trzy pytania śmiało możemy dać w czasie przeszłym. Czyli tu mamy na razie czas teraźniejszy. What is she like? Czyli o charakter pytamy. Jaka ona jest, jak? Dodajemy to jak na końcu. I w czasie przeszłym. What was she like? Jaka ona była? Czyli zamiast is w czasie przeszłym was. In w jej dzieciństwie. Nie wiem, czemu dałem w jego. Czyli oczywiście in her childhood. What was she like in her childhood. Jaka ona była w jej dzieciństwie? My po prostu powiemy w dzieciństwie, po angielsku musimy powiedzieć w jej dzieciństwie. I w odpowiedzi to, co mówiłem, nie używamy like. Od razu mówimy, jaka była, podając przymiotniki. She was cute, yet a bit stubborn. Była słodka, cute, słodka. Yet, chociaż a bit, troszeczkę stubborn, uparta. She was cute, yet a bit stubborn. Tutaj pasuje zrobić łączenie międzywyrazowe, żeby nie czytać tego tak oddzielnie, yet, a, bit. O łączeniu międzywyrazowym mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry. Czyli te ucinamy, idzie do następnego słowa, czyli yet, yet, a, bit, stubborn. Potem mieliśmy to pytanie, co on lubi. Normalnie w teraźniejszości, what does he like? A w przeszłym, zamiast does jest did. What did he like at school? Co on lubił w szkole? Jak jest did, czasownik wraca do pierwszej formy, czyli jest bezokolicznik like. No i w odpowiedzi przykładowo he enjoyed playing chess a lot. Bo to, że w pytaniu jest like, to nie oznacza, że ja w odpowiedzi też muszę użyć like. Użyłem synonimu enjoy i mam czas przeszły, czyli końcówka ed, bo to czasownik regularny. He enjoyed playing chess a lot. On lubił grać w szachy dużo. Czyli my powiemy dużo, lubił dużo grać w szachy. Znowu mamy czasownik po czasowniku, to co mówiłem w tamtym filmie, żeby oglądać tamten filmik. Po enjoy, również jeśli jest czasownik, tak jak i po like, dajemy końcówkę ing w następnym czasowniku. Oglądnijcie tamten filmik. I teraz to ostatnie pytanie. What does he look like? Jak on wygląda teraz, w teraźniejszości? Dosłownie jaki, jak powiedziałem. Jaki on wygląda jak? No jak to wrzucimy na czas przeszły, to operatorem jest did. What did he look like? I jak jest did, znowu w pierwsza forma, czyli po prostu look. What did he look like
When he was born. Kiedy on był urodzony. Bo Anglicy się nie rodzą, my powiemy kiedy się urodził, tylko są urodzeni. Są, czyli to jest od być i w czasie przeszłym on był urodzony. Co zrobiony? Urodzony tu jest imię słów bierny. O imię słowach biernym mówimy w innym filmiku, link macie pod koniec. No i jak wyglądał? She, no miało być he, coś się dzisiaj mylę. On był dosłownie krótki i pulchny. He was short and plump. No bo jak wiemy, Anglicy nie mówią, że ktoś jest niski, tylko krótki. No do dziecka to akurat pasuje, żeby było krótkie. He was short and plump. Krótki i puszysty, pulchny.